teraz udało się z panem Witoldem spotkać. Porozmawiamy odnośnie środków ochrony roślin. Jak już eksperymentujemy z nasionami, to też ze środkami chcielibyśmy coś nowego przetestować. Może by pan coś opowiedział o środkach na rzepak. Jeśli chodzi o ochronę rzepaku, przede wszystkim musimy dostosować do tego, co mamy na polu. Odmiany dają nam duży potencjał, tak żeby z tego potencjału skorzystać, musimy przede wszystkim umożliwić rzepakowi równomierne wschody i dobry wzrost. Dlatego moim zdaniem bardzo dobrą rekomendacją są zaraz posiewne zabiegi kontrolujące zachwaszczenie, zabiegi doglebowe, z tej racji, że od samego początku przerywamy rozwój chwastów, dzięki temu rzepak nie musi się z tymi chwastami ścigać i wpływa to na bardzo dobre też przezimowanie. Kolejna rzecz, w Wielkopolsce, zresztą w Polsce ostatnio był problem z niedoborem wody. Także jeśli nie ma tych chwastów, one nie konkurują z tym rzepakiem o wodę i tym samym jest więcej tej wody dla rzepaku. Kolejna rzecz w uprawie rzepaku to regulacja pokroju. I tutaj zmiany klimatyczne, czyli wydłużenie tego okresu wegetacji, cieplejsze jesienie, z jednej strony powodują, że ten rzepak ma więcej czasu, żeby dobrze przygotować się do zimy, z drugiej strony on często też zbyt mocno rośnie i trzeba już nie tylko raz, ale często dwa, czy nawet trzy razy wykonywać zabiegi pod kątem i regulacji pokroju, pod kątem ochrony przed szkodnikami i podobnie pod kątem ochrony przed chorobami. Z naszej strony tutaj rekomendujemy preparat Mepic, który z jednej strony bardzo dobrze reguluje pokrój rzepaku, z drugiej strony bardzo pozytywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego. W tym miejscu, gdzie potrzeba jak największej masy korzeni, żeby tą wodę pociągnąć z gleby, żeby wykorzystać substancje organiczne, tutaj Mepic bardzo dobrze rozwija nam ten system korzeni włośnikowych, przy okazji bardzo dobrze kontrolując pokrój. Jednak z tej racji, że Mepic to jest tylko i wyłącznie regulator, zalecamy mieszanki chlorku mepikwatu z triazolami czy z innymi preparatami. No tutaj z naszej oferty w przypadku ciepłych i długich jesieni, gdzie wymagamy tej mocnej regulacji pokroju, polecamy mieszaninę Mepic plus Bukat. W przypadku odmian pukarłowych rzepaku, czy w przypadku tych plantacji, które nie wymagają takiego silnego skłócenia, bardzo dobra mieszanina jest Mepic plus Dafne. Dafne, czysty difenokonazol, triazol, który w odróżnieniu do difenokonazolu nie skraca, ale bardzo dobrze kontroluje dwóch sprawców suchej zgnizny kapustny, czyli no, głównego sprawcy chorób w rzepaku, z którym mamy bardzo duże problemy i on może mocno ograniczyć plon. Jest dwóch sprawców, bo jest Leptosferia maculans, Leptosferia bigloboza i jednego, drugiego difenokonazol bardzo dobrze kontroluje. Jeśli chodzi o kontrolę insektycydową, bo wiemy, problemy były z zaprawami, problemy będą się pojawiać, a presja szkodników jest coraz większa, czy to śmietka, czy to chowacze, czy to mszyca. Tutaj z naszej oferty od tego roku mamy rejestrację preparatu Rozovados, czyli czystego acetamiprydu pod kątem właśnie kontroli szkodników. Druga możliwość to zastosowanie preparatu Delmetros, czy czysta deltametyna. Także tutaj coraz szersze spektrum pozwala nam ten rzepak jesienią bardzo dobrze chronić. Po zimie często jest dużo uszkodzeń, czy to z racji obumarłych liści, czy to z racji presji chorób, bo tak jak w tym roku nie było zimy, więc choroby na plantacji rozwijały się. Trzeba było bardzo mocno przytrzymać rozwój tej suchej zgnizny kapustnej szczególnie, ale także innych sprawców, czy to mączniak rzekomy w rzepaku, czy inne choroby. Dlatego tutaj my polecaliśmy też mocne mieszaniny pod kątem kontroli. I po raz kolejny można było zastosować Dafne lub Bukat. Jeśli rzepak wymagał mocnej regulacji, drugi zabieg Mepikiem, gdyż tutaj nasze rejestracje pozwalają na to, żeby preparaty dwa razy w sezonie zastosować, ale też staramy się przekazać klientom, żeby rotowali substancjami, żeby zmieniali substancje, żeby nie powodować odporności, gdyż wiadomo, presja szkodników coraz większa, a odporności na pewno też nie przysłużą się skuteczności. Udało nam się zarejestrować parę nowych produktów pod kątem wiosennej ochrony rzepaku, tak na przykład jak Prochloras w preparacie Atropos pod kątem ochrony już kwitącego rzepaku, czy makler azoksystrobina.
Udało nam się także wprowadzić na rynek z dużym sukcesem preparat Kier, czyli trzyskładnikowy produkt. Pierwszy nasz, którym jako Invigo mogliśmy się szczycić, azoksystrobina plus dwa tiazole, tebukonazol i difenokonazol w celu gotowego, już dobrze dobranego produktu, aby ułatwić to stosowanie i zapewnić szerokie spektrum i tym samym wysoką skuteczność, jeśli chodzi o ochronę łanu. Także oferta insektycydowa tutaj jest dość szeroka, bo oprócz wspomnianego już Los Avadosa czy Delmetrosu posiadamy także i chloropiryfos w preparacie Insodex, czy drugi rodzaj deltametryny, preparat Deluxe, gdzie tutaj substancja jest w formulacji glikokapsuł. Także na pewno jest po co sięgnąć ze strony Invigo. Dziękuję bardzo za przedstawienie sytuacji. My się będziemy, mam nadzieję, spotykać z tymi produktami jeszcze na kanale, ale oglądajcie, będziecie widzieć efekty. Na razie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Robię właśnie gruberem po jęczmieniu ozimym. Wykosiliśmy, także nie ma na co czekać. Od razu trzeba lecieć z podorywką, podciąć to ściernisko, żeby nie było strat wody. Planujemy zasiać rzepak, około 15 hektarów. Chociaż jęczmienia wykosiliśmy troszkę ponad 12. Jeszcze jedno pole dojdzie do kompletu tego całego rzepakowego. Zasiejemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo powiem wam szczerze, że sytuacja jest nieciekawa. Wszystko to, co zimę, co jak najwcześniej dojrzewa, w miarę przyzwoicie wygląda jeszcze, jak na te warunki. Jęczmień osiągnął wydajność 7 ton, także jak na ten rok jest bardzo dobrze. Oczekiwaliśmy, że będzie bardzo, bardzo źle, ale myliliśmy się. Mam nadzieję, że w zbożach ozimych będzie podobnie. Nie wyglądają tragicznie, ale cudów też nie będzie. No to jest chyba oczywiste. No przy takiej suszy z prawej strony widać kukurydzę. No to już jest doszczętnie wyschnięta. Nie ma tematu. Także, oj, tutaj jakiś zwierzaczek jakiś był. Nie wiem, sarna chyba. Komuś się zmarło. Dobrze, także planujemy przejść na rośliny o zimę, bo naprawdę z tą kukurydzą to jest kiepski temat w tej chwili. Nie wiadomo, czy jakieś odszkodowania suszowe będą i coś tego typu. No, wydaje mi się, że nie bardzo, no bo jak cały kraj to dosięgnie, no to skąd ten rząd ma nabrać na to wszystko pieniądze? Musimy sobie radzić sami. Wcześniej mogliście zobaczyć Filipa. Był na dniach pola Invigo w Dąbrówce koło Borka Wielkopolskiego. Był się dowiedzieć w sprawie właśnie rzepaku. Przywiózł troszkę materiałów. Poczytaliśmy sobie, zdecydowaliśmy się na pełny program firmy Invigo. Od siewu do końca do zbioru będziemy korzystać z środków tej firmy. Mamy nadzieję, że nam to się opłaci, że te plony będą obfite. Chociaż najważniejszy czynnik, wiadomo, pogoda. Ale jednak chyba najlepiej jest skorzystać z oferty jednej firmy. Wszystko jest dopasowane tak jak trzeba, a nie gdzieś tam jakieś oszczędności, że to kupimy tutaj, to gdzieś indziej. No, sami rozumiecie. Zobaczymy. Planujemy posiać ogólnie 4 odmiany. Tak, żeby sobie porównać jakieś takie, zrobić doświadczenia. Jak to się sprawdzi? No, żeby wybrać na takie nasze gleby najlepszą odmianę, ale to co do odmian, to jesteśmy jeszcze w trakcie wyboru, jeszcze zobaczymy. Na pewno nie będzie wszystko jedna odmiana, tylko będzie najprawdopodobniej 4, lecz jeszcze nie wiemy jakie. No, Filip oczywiście nagrywa, bo jakby inaczej. Jeżdżę tak ze skosa troszkę, bo prasowaliśmy tutaj sipmą w małą kostkę. Słomę też sprzedajemy, nie tylko dla siebie, także kostka idzie na sprzedaż, a reszta w baloty zwijamy. No i troszkę nam zostawiła takie tutaj, widać, wargi. No bo w Leksionie jest szeroki dosyć pokos. Szeroki header, no to równa się szeroki pokos. No prasa sobie nie poradziła, ale tak jadę ze skosa, to rozciągnę. Chociaż ogólnie dobrze jest tak jeździć właśnie troszkę skośnie, na szagę, bo no bo wiadomo, no to te rządki troszkę tak trzeba przesunąć. Bardziej to w kukurydzy się sprawdza, ale tutaj też. Jakoś tak u nas wszyscy, widzę, robią. Też były ostatnio pytania,
co do sianokosów, filmik, można zobaczyć, jest biała szyba, taka szmata, mówią niektórzy siatka, no to jest właśnie siatka, założyliśmy do tej siódemki siatkę, w sumie już nie pierwszy raz, na prawą szybę przeciw kamieniom, no bo kosiarka rzuca kamieniami, także lepiej sobie zaoszczędzić troszkę pieniędzy, jeśli ta szyba ma być zbita, no to lepiej założyć siatkę i mieć spokój, ale no były oczywiście pytania, no rozumiem, ale no też można się domyślić, że to jest takie coś w takim celu, no bo tak pierwsze były pytania takie, że co, zbiliście szybę i założona jakaś szmata, no tam szyba jest pod spodem, szmata jest założona właśnie po to, żeby tej szyby nie zbić. Też mogliście zauważyć, albo i nie. Spostrzegawczy na pewno zobaczyli, jeśli tam gdzieś obróciłem go w głowę w lewą stronę. Lusterko jest również pobite tutaj. Także no, stuknęliśmy się ostatnio z taką ciężarówką, jechałem na wąskiej drodze, mijaliśmy się, no i było trach. Ale spokojnie już. Jest skład w garażu, leży, tylko muszę to zmienić. Na koniec myślę, że wysiądę i pokażę, jak tam wygląda robota z tyłu. Ale to jeszcze nie tutaj. To jest złe miejsce, powiem wam, bo tutaj jest kiepska ziemia. Z tej strony jest 5-6 klasa, tam na górze jest 5-4, tak bardziej 4, 4A, 4B. Takie dosyć, jak na nasz teren, fajne ziemie, plonujące. No i to nie będzie żadnego porównania, żadnego odniesienia w takich warunkach tutaj w tym piachu. Na pewno pokażemy tam. Najważniejsze, żeby było podcięte. Każdy zna to zjawisko, gdzie idziemy po ściernisku, a ta woda nam pryska z tych rurek. No tutaj nie ma tego, no bo jest bardzo sucho, ale jeśli byłoby trochę wilgoci, no to jest zawsze. Tak działa natura, korzenie ciągną, wilgoć musi gdzieś tam ubywać. Ale myślę, że podetniemy to szybciutko. Niech właśnie ta wilgoć się nie traci, bo czy to ściernisko jest żywe, czy nie, na pewno coś wyciąga wilgoci. Uprawimy gruberem, postoi troszkę, może coś popada, później weźmiemy się za obornik, żeby ta orka zdążyła jeszcze się uleżeć co nieco. Pokrzywiłem trochę sobie, ale no dobra, no. Najważniejsze, żeby to wszystko zjeździć. Także myślę, że to będziemy kończyć, a pokażę jeszcze, jak sytuacja wygląda na zewnątrz. Fajne zapachy, bardzo lubię żniwa. No, tutaj jest taka ziemia dosyć ciekawa, jak nasz rejon. 4A, 4B i jest troszkę wilgoci, odkopałem. Nie za ciekawie to wygląda generalnie, ale chodzi o to, żeby było podcięte wszystko. Gdzie tutaj, o, jest dołek, minęliśmy, też jest wilgoć, także no dobra ziemia to jest ziemia. Na tym piachu nawet nie chciałem wysiadać, bo to jest tylko wprowadzanie w błąd, takie pokazywanie, no na sucho dosłownie. Piachu na sucho. Także myślę, że będziemy kończyć. Trzymajcie się, na razie, do następnego filmiku.